Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witam w nowym odcinku na kanale YouTube, a jeżeli nas słyszysz, to witam Cię na naszym podcaście Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj jedna z najbardziej pomysłowych i kreatywnych osób, które znam, współtwórca kanału Ekspert w Bentleyu, a tym samym właściciel Bentleya, autor książek, przedsiębiorca, a prywatnie miłośnik taniego zwiedzania, zegarków, motoryzacji, w tym Porsche, Kacper Bisons. Dzień dobry. Spostuję tylko, że no Bentleya ma moja żona, jest oficjalnie właścicielką, to taka tajemnica, może nawet trochę, ale to ona wniosła tą wartość do naszej firmy, także pozdrowienia dla żony. Pozdrawiamy serdecznie. To już jest pierwszy sekret, o który chciałam Ciebie zapytać odnośnie realizacji. To wszystko, dziękuję, pozdrawiamy. Ja dziękuję. Słuchajcie, od razu też zaznaczę, że my z Kacprem się znamy tak też prywatnie, więc ta dzisiejsza rozmowa będzie biznesowo trochę towarzyska, ale o to też mi chodzi. Kacper, Ty jesteś również twórcą, właścicielem swojego kanału, Kacper Bisons Smart Life. I można powiedzieć, że to wszystko, co widzimy teraz, to jest taki szczyt góry lodowej, ponieważ odniosłeś masę porażek w swoim życiu, i to finansowych, i takich właśnie niewypałów biznesowych, ale to jest super, że Ty o tym mówisz. Mhm. Natomiast na dzień dzisiejszy chciałam się Ciebie zapytać, skąd u Ciebie teraz model życia typu smart? Co to znaczy smart life? Okej. Okay. Faktycznie, jak myślałem nawet o tym ostatnio, to tych porażek było więcej niż sukcesów, bo tak chyba z reguły jest. To jest tak, jak wiesz, no jak z żoną wspomniano. Najpierw musisz mieć tych partnerek kilka. Mało kto ma tak, że od razu trafi w liceum gdzieś tam i od razu to jest jego żona. Zdarza się, ale rzadko. Zresztą statystycznie z reguły takie miłości jednak potem gdzieś tam po latach się rozstają. Więc na bazie tych wszystkich moich błędów i na bazie tego, że jednak w tym biznesie gdzieś tam nam wyszło i mamy jakieś swoje sukcesy, to stwierdziłem, że jest dużo takich błędów, takich moich przemyśleń na temat tego, co można zrobić lepiej i pewnych rzeczy się wystrzegać, i pewne rzeczy omijać, i sobie pewne rzeczy skracać, pewną drogę, bo życie w sumie nie jest takie trudne. Oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która nie ma żadnej choroby, nie miała jakiegoś wypadku, który rzutował na całe życie. Miałem inny wypadek, skasowałem auto, ale nie miałem takiego wypadku, żeby mi się coś wydarzyło. Więc jeżeli ktoś ma dwie sprawne ręce, dwie sprawne nogi, żyje w Polsce, nawet gdzieś na wsi, to myślę, że ma dosyć fajną pozycję startową, tylko niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak dobra jest ta pozycja. A teraz tak z perspektywy czasu, co jest dla Ciebie największą porażką, a co jest największym sukcesem? Największa porażka. Wiesz co, ja mam taki dziwny charakter, że ja nie widzę z reguły przeszkód, porażek. Jak mam jakąś porażkę, to zapominam szybko. Natomiast na pewno to, że wpakowałem się w długi. Tam była taka duża sekwencja zdarzeń, ciężko teraz to streścić. Natomiast w pewnym momencie w 2014 roku, w lutym zrobiłem taką tabelkę w Google Docs. I tam wypisałem sobie wszystkie zobowiązania. I nagle się okazało, że mam niemalże ćwierć miliona długu, żadnego pomysłu na biznes, bo zbankrutowałem wtedy i nie bardzo w ogóle pomysłu na to, co tutaj robić w życiu. I myślę, że mogłem tego uniknąć. To znaczy, patrząc racjonalnie, to mogłem mieć jakieś długi wtedy i to nawet byłoby ok, w sensie pewne decyzje były, stopień ryzyka do zysku był odpowiedni, nie wyszło, ale brałbym na klatę, ale ilość rzeczy, które zrobiłem naraz w jednym momencie, no to była po prostu głupia i taka brawurowa. Ja mam taką w ogóle trochę naturę takiego bufona, takiego gościa, co Coco Jumbo i do przodu, ale tam wtedy przegiąłem i to była taka największa moja porażka. Dużo mnie nauczyła, więc w sumie przekułem w jakiś tam sukces, natomiast jest to taka największa porażka, a sukces
biznesowy, bo o to pytasz pewnie. To zależy od ciebie. To zależy od mnie. To znaczy, ja się w ogóle cieszę, jakie mam życie. Cieszę się z tego, że mam wspaniałą żonę, że sobie razem mieszkamy, wiesz, z dwoma psami, czterema kotami. No jest super, mam blisko las. Są takie rzeczy może proste, ale jestem z tego mega powodu, zachwycony. Natomiast biznesowo, no to wiele rzeczy nam się udało ostatnio. Mamy bardzo fajny kanał na YouTubie, Expert Bentleyu. W chwili, gdy to nagrywamy, on ma 260 tysięcy subskrypcji. To jest dużo jak na kanał biznesowy. A dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jak masz swoją telewizję, no to telewizje żyją z bloków reklamowych. My mamy właściwie, nazwijmy to taką telewizję na YouTubie, czyli mamy swoje grono odbiorców, więc możemy też sprzedawać swoje produkty i promować swoje różne biznesy, więc sprowadzamy różne produkty, niektóre są bardziej komercyjne, inne są bardziej takie ideologiczne, bo na przykład w tym momencie ostatnie szlify mamy i wydajemy pierwszy w Polsce wegański portfel z Pinatexo, czyli taka to jest taki substytut z liści ananasa. Czyli ten odpad, bo normalnie nie ma ananasy, więc jest odpad, jest masę liści. I ktoś stwierdził, no to zróbmy coś z tego i zrobili takie coś, co się przetwarza oczywiście chemicznie, ale w większości jest naturalne, ma to strukturę skóry i wytrzymałość skóry. No i stwierdzamy, że robimy portfele. Dogadaliśmy się z Tomaszem Millerem, to jest taki specjalista od mody męskiej, on ma też swoje takie skórzane portfele. Stwierdziliśmy, że to, co nas najbardziej dzieli, czyli to, że on lubi skórę, a my nie lubimy skóry, to możemy połączyć te fakty i razem coś zrobić. I na przykład ja uważam, że to jest taki sukces, że będziemy mogli do takiego dużego grona odbiorców mówić o czymś ekologicznym, o czymś prozwierzęcym. To jest dla mnie taki sukces niby biznesowy, a z drugiej strony fajnie, że teraz mamy możliwość mówienia o tym, co myślimy, jak patrzymy na świat. A wiadomo, że sprzedajemy różne rzeczy, sprzedajemy książki, robimy różne projekty przy tym, ale najbardziej cieszą mnie te, które mają podszyte to jakąś taką warstwą edukacyjną na przykład. No właśnie, tak może wrócimy też do początku, bo w związku z tym, że zdaję sobie sprawę, że wiele osób zna kanał Expert Bentley, zresztą ja sama też oglądam każdy jeden odcinek. Miło. Kacper, do momentu, kiedy Expert Bentleyu powstał, ja wiem, że o tym też mieliście swój odcinek, natomiast bardziej chodzi mi o twoją osobę. Jak już powiedziałam na początku, jesteś osobą bardzo kreatywną. I teraz tak się zastanawiam, patrząc na twoją przeszłość, bo zaczynałeś tam od pozycjonowania, znaczy jeszcze tam wcześniej, tam w latach szkole miałeś te dzwonki, prawda? Ale miałeś pozycjonowanie stron jako biznes. Miałeś do niedawna też sprzedawałeś nawigację. Działałeś bardzo mocno na Allegro z sukcesami, no bo tam faktycznie świetne obroty, zresztą o to też zapytam o branżę e-commerce. Ale co sprawia, że ty dzisiaj jesteś tak kreatywny, tak odważny, że wiesz, wielu przedsiębiorców chwyta się wielu rzeczy i na przykład nie wychodzą i oni w końcu znajdują sobie taką ostoję, gdzie potem sobie tak dziubdziają, tak czują bezpieczeństwo. Czy ty myślisz, że te wszystkie twoje biznesiki, które miałeś, tak w cudzysłowie powiem, doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz? Myślę, że głównie doprowadziło mnie lenistwo do tego wszystkiego, bo ja zawsze szukałem dróg na skróty. Taki mam dziwny albo niedziwny charakter. Więc zawsze w szkole się kombinowało, później też szukało się najlepszych metod na to, żeby jak najszybciej zarobić. Już miałem taki klik właśnie w gimnazjum, bo już chodziłem do gimnazjum, kiedy udało mi się odpalić stronę. Właśnie nie byłem ministrantem, żeby nie było, że te dzwonki to od ministranta, po prostu miałem stronę z logami, dzwonkami, kiedy ludzie płacili za takie rzeczy SMS-em. I pamiętam, że zarobiłem ponad 100 zł w jeden dzień na takich usługach. I wtedy wróciłem właśnie ze szkoły i mówię, kurczę, nie było mnie w domu, byłem w szkole, nie byłem w domu, a zarobiłem tyle, co moja nauczycielka. Wtedy miałem taki klip w głowie i to było takie na leniwca. No, byłem w szkole, a coś zarabiało dla mnie w internecie, więc wtedy wiedziałem, że trzeba szukać takich sposobów. I to jest być może jeden z takich powodów, dlaczego zawsze byłem w internecie, bo to jest najbardziej skalowalne. Jak ja widzę na przykład, jak ktoś otwiera restaurację, jak ktoś otwiera coś stacjonarnego, lody, teraz widzę, są jakieś szyldy, zawsze mnie to trochę przeraża. To może być dobry biznes, to możesz mieć 100 restauracji, zrobić sieć tego, jak najbardziej, ale ilość pracy, kosztów, wkładu własnego do, porównując to z przeciętnym biznesem e-commerce'owym, no jest nieproporcjonalne i ryzyko jest nieproporcjonalne. Teraz znam pośrednio, że tak powiem, z opowieści właściciela pewnej siłowni, gdzie
gdzie olbrzymie koszty za wynajem budynku, na 10 lat umowa i tak dalej. No, generalnie gość stworzył taki biznes, który mu teraz tam gdzieś tam nie idzie i ja go podziwiam, bo trzeba kupić maszyny, czy wziąć w leasingu, trzeba wynająć, wyremontować, kupę roboty i ryzyko, że albo klienci przyjdą, albo nie przyjdą, albo to się zepnie, albo nie zepnie. No, w internecie, no to co, no, koszt postawienia jakiejś strony, wyprodukowania, czy sprowadzenia jakichś rzeczy, to nie są duże koszty na start, bo możesz startować z jednym produktem. Możesz coś taniej kupić, dożej sprzedać. Możesz kupić najpierw kilka sztuk dla testu. Więc ja też zawsze szukałem takich bezpiecznych rozwiązań, takich, które łatwo potem rozpędzić. No i raczej to przez to mamy takie wyniki, jakie mamy, a są one naprawdę, naprawdę fajne. Także tak bym to raczej podsumował, że chodzi o to, że szukałem dróg na skróty, te lenistwo jakby mnie do tego gdzieś tam doprowadza. A jak jest teraz z tym lenistwem? Wiesz co, też ja z założenia jestem taką osobą, która dalej szuka tych dróg na skróty, tylko że zupełnie inaczej się pracuje, ja się lubię, to się robi. Tak? Ja dzisiaj rozmawiałem w sprawie z pracy tej portfelowej. Mam jeszcze trzy takie projekty, które jeszcze nie są widoczne na świetle dziennym. Dzisiaj rozmawiałem z 4 osobami przez telefon, gdzieś tam jakieś Signale, WhatsAppy dodatkowo. I to jest niby praca. Od rana dzisiaj się tym zajmuję, ale to jest wszystko przyjemność. Jak ja wiem, że będę miał fizyczny produkt w ręku i on będzie mógł być dostępny dla ludzi, no to jestem zachwycony, tak? Więc trochę jak Adam, tak? Adam też jest tak, że on Coco Jumbo do przodu naparza i on jest pracoholikiem, że on pracuje non-stop, ale on uważa, że to jest jego życie jakby, tak? On jakby tym żyje i przez to tej pasji nie traci. Więc ja mam podobnie. Chociaż przyznam, że przez ostatnie lata się trochę zmanierowałem i tam, gdzie nie jestem niezbędny, czyli tam, gdzie trzeba coś podpisać, jakieś dokumenty wypełniać, czy nawet gdzieś popędzać kogoś w takich prostych zadaniach, bo co innego, jak mamy kogoś popędzić, hej, jak tam portfel, ale to jest jakiś problem technologiczny, jakiś problem designerski, musimy to razem rozkminić, to jest taka praca kreatywna i mnie to też kręci. A co innego, jak tam ktoś ma zrobić jakąś prostą rzecz i nie zrobił, no to kiedyś ja bardzo dużo się zajmowałem tym, żeby tak ludzi tych pingować, ale ja tego nie lubię, bo sam nie lubię być pingowany z drugiej strony, więc też to zlecam, staram się delegować, żeby kto inny się zajmował pewnymi rzeczami i to też wtedy lepiej funkcjonuje, więc staram się ten czas bardziej spędzać na rzeczach kreatywnych, bo w tym jestem najlepszy, a tych żmudnych jestem chyba najgorszą osobą na świecie, bo zawsze to przeciągam, odwlekam, nie lubię po prostu. Więc to też jest może jakaś wskazówka, że jeżeli masz tak, że nie lubisz robić jakichś rzeczy, to ich nie rób. Po prostu. Czyli po prostu znajdź osobę, która może ci w tym pomóc, która może być nawet pasjonatką tego, tak? Poznałem na wakacjach, teraz byłem tydzień, poznałem taką dziewczynę, która jak tylko ma coś, jakiś papierek do wypełnienia, to ona się garnie do tego. Po prostu tam akurat mieliśmy odszkodowanie za spóźnienie samolotu, to ona od razu już wieczorem wróciliśmy, ona już miała pismo gotowe, wysłała mojej Karolinie, już wszystko miała gotowe. I to nie chodziło o to, że ona jest pazerna i chce te pieniądze, tylko jej mąż opowiadał o tym na wakacjach, że ona tak wszystko organizuje, sama lubi. Ja nie lubię, więc właśnie znaleźć taką osobę, która to jara, że ona ma wszystko poukładane, no to jest skarb się dobrać, więc uważam, że warto szybko znajdować sobie osoby do zespołu, które potrafią robić te rzeczy, których ty nie potrafisz albo nie lubisz i wtedy to wszystko nagle pięknie rośnie. Tak samo z Maćkiem. No Maciek jest złotousty. On potrafi każdą wiedzę w fajny sposób wytłumaczyć, przekazać. Ja to robię dużo gorzej. Ja robię hobbystycznie swój kanał, ale to daję kamerkę GoPro jadąc do pracy i coś tam sobie popitolę. A Maciek to ma bardzo gruby research, bardzo dobrze tę wiedzę kompiluje i opowiada o tym najlepiej, myślę, że najlepiej w Polsce. Więc mając takiego gościa w zespole, no to jest ma przyjemność robić to razem. Także zespół jest kluczowy. Okej, okay, tutaj też powiedziałeś o Adamie, to mimo Adamie Przemyku, współzałożycielu Oczywiście. Klubu, ale zaraz jeszcze będziemy o nim mówić więcej. Dobra, uporządkujmy. Czyli tam była te nawigacje, była sprzedaż, ale też znaczną część w twoim życiu wypełnił multilevel marketing. Tak. No, bo miałeś tam też swoje takie początki sprzedażowe de facto, prawda? Mhm. Tam się nauczyłeś tego wszystkiego. Działałeś właśnie też z Adamem tak. I też w międzyczasie poznaliście Maćka Wieczorka. Tak. Okej. Okay. I teraz w momencie, tak się zastanawiałam, czemu przestałeś działać w multilevel marketingu? Przez to, że moja najlepsza cecha, czyli ta kreatywność, a mało mam ten dobry cech, więc jak już mam jakąś, to się jej trzymam kurczowo, to ona tam była zabijana trochę, bo tam masz gotowy schemat, to jest fajne. Znaczy w ogóle MLM jest świetny i beznadziejny jednocześnie, bo z jednej strony jest szkoła życia, uczysz się sprzedaży, uczysz się odpowiedzialności na krytykę, poznajesz masę ludzi, więc nawet jak z kimś nie zrobisz biznesu, to potem po prostu
możesz coś innego zrobić, czy gdzieś coś załatwić. Zresztą tutaj są też dwie osoby, które gdzieś tam z nami, gdzieś nie widać ich za kamerami, które też poznałem ze czasów właśnie MLM-u. Natomiast MLM, mało który MLM jest dobry, to jest raz, bo bardzo często są to produkty napompowane ceną. W firmie, w której działaliśmy, tak też było, że te ceny potem powędrowały bardzo do góry i nie do końca czułem, że to jest spójne, bo o ile możemy napompować cenę i dołożyć wartość jakąś, na przykład jeżeli, no Porsche, tak? Jeżeli coś ma unikalny design, unikalną konstrukcję, ma dużo rzeczy unikalnych, to tego nie porównasz czegoś innego. Ale jak jest produkt, jest mydło i mydło, jedno jest, nie wiem, ekologiczne, drugie ekologiczne, podobnie pachnie, to tam można oczywiście wymyślać historię, ale do pewnego momentu, tak? Tam się często zaciera granica między jakąś perswazją a bajkami i tego zawsze chciałem unikać. Grupa, którą zbudowaliśmy z Adamem, właściwie Adam ze mną, bo Adam miał większość tej grupy. Adam był, że tak powiem, najlepszą osobą, był lepszy ode mnie dużo. Było fajnie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że brakuje mi tam kreatywności, nie mogę swoich produktów wymyślać, nie mogę tego skalować nie wiadomo jak, bo to jednak była taka rzemieślnicza, ciężka praca. A mieliśmy dużo rzeczy, które gdzieś tam były na horyzoncie, które zarabiały więcej. Ja wtedy zarabiałem w swoim biznesie dużo więcej, więc MLM zawsze był dodatkiem w sumie. No i dlatego stwierdziłem, że trzeba się pożegnać z tym modelem, chociaż do dzisiaj mam za darmo jakąś chemię domową, jakieś kosmetyki z prowizji cały czas, a nie działam od lat 7-8. Także myślę, że jeżeli ktoś chce mieć ten dochód pasywny, to on istnieje, tylko on tupnieje oczywiście, ale jak ktoś tak gdzieś tam dorzuca do pieca, to myślę, że to może być taka fajna jakaś mini emerytura, taka nie do końca pasywna, ale też nie super aktywna. Pytam też celowo ten MLM, dlatego że w dzisiejszych czasach, jak wiesz, ludzie potracili pracę i potrzebują się w coś zaangażować albo właśnie nauczyć się najważniejszego teraz, może najważniejszej kompetencji, czyli sprzedaży, no to chyba najlepiej tam, bo znajdują produkt. Z drugiej strony też trzeba uważać na to, do jakiej firmy wchodzisz, co oferujesz i jak oferujesz, bo możesz sobie popalić znajomości. Ja myślę, że to dzisiaj będzie parę osób uważa, że jestem tym oszołomem, który tam jakieś perfumy miał w zestawie. Chociaż myślę, że raczej nie ma tych osób dużo, ale pewnie takie też się zdarzyły, bo to też raczej nie byłem wciskaczem, takim się pokazywałem, jak ktoś nie chciał, to nie dzwoniłem do niego 3 dni pod rząd, hej, zapisz się, bo to też nie o to chodziło. I myślę, że jako szkoła życia jest to super, natomiast po pewnym czasie raczej szybko powinno dojść do nas, czy to jest to, w czym się czujemy, odnajdujemy i robimy wyniki. Jeżeli tych wyników nie ma dłużej, a mimo działania, także z ręką na serduszku wiesz, że działałeś, robiłeś spotkania, sobie tam coś organizowałeś i to nie idzie, no to może warto jednak podziękować za to, że dużo się nauczyłeś i zrobić coś własnego lub nie własnego, ale gdzie indziej w jakimś tam zespole u kogoś, kto da ci większą możliwość do zarabiania i do realizowania siebie. Nie? Okej, a jak tak patrzysz na rynek, to jeszcze jakie kompetencje są istotne? Teraz po pandemii, mówimy po pandemii, natomiast są czasy pandemiczne jeszcze, ale co uważasz, że teraz jest na wagę złota, żeby móc, wiesz, działać, wyróżnić się i być też kreatywnym? Wiesz co, kreatywność to jest rzecz, która nie jest niezbędna tak naprawdę. Pracowitość jest najważniejsza. Jeżeli faktycznie potrafisz pracować, szczególnie na początku, połowę tej doby albo więcej, no to na pewno ci da możliwość ci duże, bo możesz robić tak naprawdę jeden projekt 8 godzin i drugi 4. No wiadomo, że tak, to jest takie modelowe, nikt tak nie zrobi, no ale możesz sobie dwa projekty na raz odpalić, a po 7 godzin dziennie pracując po 14, to możesz dwa na raz robić, które jakoś tam się łączą, więc tak naprawdę robiąc dwa idzie lepiej niż przy jednym. I potem wychodzi, to jest ważniejsze. Tak jak ja jednocześnie miałem firmę, która zajmowała się pozycjonowaniem, utrzymaniem stron, hostingiem i miałem ten MLM dodatkowo, bo zawsze miałem jakiś tam swój biznes. Potem z kolei ta firma upadła, miałem tylko MLM i byłem bankrutem i zacząłem robić coś innego, właśnie nawigację, e-commerce i tak dalej. Więc fajnie zawsze, że są dwie nogi, ale to wynikało z pracowitości, że zawsze byłem proaktywny, robiłem, więc pracowitość, kreatywność jest super, natomiast kreatywność się da się nauczyć. To nie jest rzecz, wyników kreatywności. Bo to, co dla jednego jest kreatywne, dla drugiego jest czymś super otwórczym, on to widział już 10 razy, tak? No możesz zrobić wymyślny wsad do kosza, gdzieś na piłkę przełożyć i jak ktoś to zobaczy po raz pierwszy, stwierdzi, że to jest super kreatywne. A ten gość, kto to zrobił, może to zgapił od 6 innych gości, którzy już to robili na podwórku wiele razy. Więc raczej bym patrzył na efekty kreatywności.
Też popełniłem taką książkę z moim wspólnikiem Karolem Chojnackim 138 i tam dużo rzeczy kreatywnych opisujemy. I jak tak pisałem tą książkę, to mówię, kurczę, jakie to jest wszystko schematyczne w sumie. Mamy dużo takich przykładów na kreatywne działania i raczej kreatywność jest super, ale wynik kreatywności jest ważniejszy, czyli albo możesz syntezować pewne informacje i wychodzić z kreatywnego w twojej branży, bo weźmiesz coś. My na przykład teraz zauważyliśmy, że książki reklamują się w trudny sposób, czyli jest jakaś strona, oferta, jakiś trailer może, jak już jest super, to jest trailer i tyle. A stwierdziliśmy, że nikt nie reklamuje książek jak Red Bull. No i niedługo będziemy reklamować jak Red Bull, nie powiem, o co chodzi, ale mamy taki projekt na dwie reklamy, nawet trzy, no, że się ludzie poskładają. Ale to nie jest super kreatywne. Jest jakaś idea, w sensie widzimy coś w innej branży i kopiujemy to. To jest kopia, to jest chamska zżyna, ale kreatywność polega na tym, że bierzemy coś z innej branży i wsadzamy do drugiej. No i jeżeli ja mówię, że jest taki schemat, hej, zobacz, co ci podoba w innych branżach i pomyśl, czy możesz to zrobić u siebie, to jest gotowy schemat myślenia. Już nie musi być kreatywny, tylko teraz zaczynasz oglądać reklamy po kolei i myślisz, kurczę, w branży teraz po tobie robią to tak, to może w mojej gastronomicznej też da się tak zrobić. Albo znaleźć kogoś po prostu, kto jest super kreatywny i kto będzie w swoim zespole robił kreatywne rzeczy. A co z rynkiem zagranicznym? Jakby wiesz, kopiowanie ze Stanów jakichś pomysłów, bo kiedyś powiedziałeś o frizie, fajny przykład dałeś z frizem, że jak freestan wypełnił sobie basen piłeczkami, to był jeden do jeden kopia ze Stanów, nie? Tak. To jest zawsze dobry pomysł. My robimy to coś innego właściwie, my w drugą stronę. Kopiujemy z Polski format, który mamy w Polsce, kopiujemy za granicę. Ale to działa w dwie strony, czyli no, bez różnicy tak naprawdę, no bo jeżeli widzimy, że nam działa coś w Polsce, a czegoś nie ma za granicą, no to kopiujemy. No i w drugą stronę tak samo to działa, więc jak najbardziej. To widać choćby po YouTubie właśnie, jak ten freeze. Ale ciekawe było to, że tak samo były programy o biznesie za granicą, a w Polsce tych programów jak twój, jak nasz, nie ma za dużo. Tych takich programów, które w ogóle są widoczne, wy macie na dzisiaj niecałe 3000 subskrypcji, bo sprawdzałem sobie dzisiaj. Więc takich kanałów, które mają gdzieś tam 20-30, czy już są widoczne bardziej, to takich kanałów jest no, na palcach no, dwóch rąk może. I to już, jak już liczymy na tych rękach, to już tam część będzie typowo o nieruchomościach, typowo o czymś tam konkretnym. A taki, tak, żeby był biznes szerzej, to nie ma tego tak dużo. A z granicą, jak będziesz sobie na anglojęzyczny YouTube, to roi się do ich kanałów. Tam się przebić, to już trzeba pogłówkować, jak to zrobić. Więc no jak najbardziej, to jest taka właśnie kreatywność, która nie jest kreatywna. No, bierzesz coś za granicą i w Polsce jesteś nagle super ekstra. Tak samo my mieliśmy eksperta Bentleyu. Część osób myśli, że to jest zżyna z Dunlock. Taki Azjata jeździ Bentleyu i my się dowiedzieliśmy o tym 3 miesiące po tym, jak odpaliliśmy swój kanał, dowiedzieliśmy się, że jest jakiś Azjata, który ma 1 000 000 subskrypcji i jeździ w Bentleyu i coś tam sobie gada, ale oprócz tego też robi format taki, że gdzieś jest przy biurku i nie ma wywiadów z ludźmi. Więc ten format był trochę styczny, ale było mega śmieszne, że gość też jest w Bentleyu. To jest niemożliwe niby. Ale już to było za granicą. Też czarnym? On ma chyba takiego wiśniowego, ale głowy nie dam. Ale to brzydszy. To brzydszy. To brzydszy. Chyba dwudrzwiowy, ale nowszy. Nasz jest taki już leciwy. Także tak, no najbardziej, no właśnie warto rozglądać się, co działa gdzie indziej i to wprowadzać na rynek Polski. Nawet dzisiaj Karolina powiedziała mi o tym, że jeden produkt, który zauważyliśmy na wakacjach, który używały właśnie osoby było trochę osób tam ze Stanów. Jeden produkt, nie ma go w Polsce. Ona się dziwiła, że go nie ma w Polsce i pomyślała, że warto go sprowadzać. I nie wiem, wrócimy dzisiaj wieczorem do domu, to pogadamy o tym. Bo zapadałem taki temat, aż się cieszyłem, że tak sobie znalazła jakąś niszę. Wystarczy pojechać na wakacje, zobaczyć, że coś tam funkcjonuje, co u nas nie funkcjonuje i po prostu to wdrażać. Nie mam pojęcia, czy na to jest rynek, czy to łatwo sprowadzić, jakie są koszty, ale jest jakaś droga, której się można chwycić. Mhm. Także, teraz masz wiele tych odnóg finansowych, nie? Bo tak, wychodziłeś prawie ze 250 000 długu. Ja tak wywnioskowałam, że to te nawigacje tak cię mocno wyciągnęły. Tak. No dobra, ale Kasper, kiedy wiesz, wyjść od jednego produktu do następnego albo całkiem w inną branżę się gdzieś tam zaangażować? Kiedy jest ten moment, kiedy ty możesz powiedzieć, dobra, to już mam tak fajnie poustawiane, a teraz sobie mogę z kolejnym projektem ruszyć? Wiesz co, w moim przypadku chyba nigdy nie ma takiego dobrego momentu. Tutaj najlepszym największą osobą, która napędza mnie, to jest Maciek. Maciek według mnie ma umysł miliardera, tak? A ja mam tylko umysł milionera.
mi to bardzo pasuje. Bo on czasem robi mi, jeszcze jak mi w weekend zapada jakiś temat, jakieś przemyślenia swoje, co robimy, to mi mózg rozsadza. Ale to jest fajne, więc ja mam partnera, który napędza mnie w tym skalowaniu i ja czasem, nawet z Karolem tak mamy, Maciek tam już inne kraje chce otwierać, a my z Karolem mówimy, przecież to jest jeszcze taki rynek, mamy tyle klientów, do których trzeba dotrzeć, mamy taką strategię, którą trzeba jeszcze ulepszyć, jest tutaj co rzeźbić. A Maciek, no dobra, ale to róbmy za granicę jeszcze. Więc ja na przykład jestem czasem tym hamulcowym, że ja bym jeszcze tutaj coś podłubał bardziej, a Maciek mówi, róbmy to dalej, jakoś to będzie, będziemy dalej to nadzorować, ale róbmy coś kolejnego. I nagle okazuje się, że się da. Tak jak. Więc to jest chyba tak, jak ktoś, nie wiem, studiuje, pracuje i tak dalej. Najpierw nic nie robi i ma cały dzień wolny, ale jakoś tak schodzi mu na niczym i na nic nie ma czasu i tak. Potem zaczyna studiować na przykład i też jakoś mało czasu, potem zaczyna pracować po godzinach, a potem jeszcze robi jakieś projekty. I nagle się okazuje, że robi coś jako freelancer po godzinach, których i tak nie ma, jakąś tam pracę ma po studiach, jeszcze ma studia, jeszcze nie wiem, dziecko mu się urodzi, on to wszystko ogarnia. Więc bardziej chodzi o to, że trzeba się chyba w to wpuścić, a potem jakoś uczyć się tym pływać wszystkim, ale podejrzewam, że są osoby może bardziej jakieś pokładane, które mają naturalnie, że okej, tutaj mam menadżera, ten biznes już chodzi, to ja otwieram nowy. Ja tak nie mam. Ja mam zawsze jakoś tak, że wolałbym jeszcze bardzo zżywam też z biznesami. Są osoby, które mają tak, że... To dobrze? Nie wiem, zależy. Bo zauważyłem, że to jest cecha często małych biznesów, który ma właśnie restaurację. Ma restaurację wegańską i on czuje ten klimat, on wie, dlaczego to robi, on to kocha, ale to mu też tego czasu to bija, bo on boi się tego skalować. A z kolei nasz kolega, właściciel Michiderki, no on ma knajpy w całej Polsce, co prawda no, przez pandemię go to trochę zrujnowało, natomiast on potrafił to skalować, mimo że też czuł klimat. Więc to jest chyba raczej, nie ma reguły. Myślę, że możesz tak samo kochać swój biznes, jak go nienawidzić, a i tak robić dobre pieniądze. Natomiast ja uważam, że zdrowiej jest dla ciebie, nie? Jak kochasz to, co robisz. Tak jak mówisz o Maćku, to tak sobie kreuję model tych twoich wspólników, czyli wiesz, mówisz Złotousty, że jest taki bardzo kompetentny, jest przygotowany, zawsze zresztą co widzimy, wiadomo, Maciek pozdrawiamy, widzimy na odcinkach, ale chodzi o to, jaki jest Karol? Jak wy się uzupełniacie? Bo wiesz, chodzi mi o to kryterium, nie? Jak ty dobierasz sobie wspólników, bo jak widzimy, super to działa, uzupełniacie się świetnie, a ludzie się uzupełniają na zasadzie, a lubię go, to zrobię z nim biznes. Mhm. Jak to jest u was? Jaki jest Karol? Okej, podasz mi książkę, to tylko coś pokażę. Karol to jest gość, który... dziękuję. No, właśnie z nim napisaliśmy książkę 138, od razu reklama musi być. Karola fajnie się poznawało też przy pisaniu tego, bo on po każdym rozdziale dawał taki przepisek, praktyczny przykład. I tam był praktyczny przykład. Ja to chciałem skopiować, bo ja miałem drugą część książki i też robiłem praktyczne przykłady. A potem się okazało, że ja mam taki styl, że cały mój rozdział jest jakby przykładem i że to się nie może pokrywać. Niektórych faktycznie mam taką przepiskę, praktyczny przykład, a w innych tego nie mam. Ale Karol w każdym rozdziale skrupulatnie. Karol u nas pracował na zasadzie, że siedzimy z Maćkiem kiedyś po wywiadzie i już siedzimy na tej tylnej kanapie samochodu i myślimy, kurczę, trzeba by kogoś tutaj mieć do firmy, bo już nie ogarniamy. I teraz myślimy, kogo potrzebujemy? No potrzebujemy kogoś, kto się odnajduje i trochę w social mediach, i w stronie internetowej, trochę pogrzebiach, trzeba coś aktualizować, i napisze mailing, i w sumie gdzieś to dzwoni, to się ogarnie, a też czuje klimat marketingu, napisze jakiegoś posta. I nagle się okazało, że potrzebujemy siebie, że jakby wszystko, musi ktoś czuć całą firmę. No ja mówię, nie ma takich ludzi. Dalej tak skroluję Facebooka, skroluję. Ja mówię, a może Karol? A Maciek, a może Karol? No i tak trafiliśmy na Karola. Najpierw tak jako freelancer, tak na zlecenie był u nas 2-3 miesiące, za jakąś tam pensję. No ale po czasie stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, że on tak się angażuje, tak nam już ten biznes od razu rośnie dzięki niemu. Karol jest bardzo poukładany, bardzo pracowity. No on potrafi siedzieć też po 14 godzin i naparzać, jest bardzo kreatywny przede wszystkim, a jednocześnie bardzo stąpa twardo po ziemi. No to jest fajne, bo mamy zaufanie do Karola, więc jak Maciek ma zbyt odjechany pomysł, albo ja, to Karol jest tą osobą, która mówi albo, że to jest zajebiste, albo, że jest niefajne. Mówiliśmy, że będzie luźny. Tak, on jest tym sędzią często u nas. Mm-hmm. I
I szczególnie jak mamy tak, że w dwójkę mamy jakąś ideę z Maćkiem, się nawet zgadzamy. W sensie, każdy z nas się zgadza, ale to nie jest tak, że zawsze mamy okej, 100% pewności, na pewniaka wchodzimy. My też, jesteśmy ludźmi, więc się wahamy, czy ten pomysł ma sens. I często jest tak, że ja jestem na 60%, Maciek jest tam gdzieś na 40%, tak oczywiście szacuję i nagle wtedy ten głos Karola jest dla nas bardzo istotny. Więc to jest gość bardzo młody, nie wiem, Karol, ile ty masz lat? Łapie się na umowę zlecenie, także poniżej 26 roku życia. O, jak to jest z twoim kreowaniem marki osobistej? Bo ty, Kacper, tak mało jesteś w tych social mediach, wiesz, mało pokazujesz życia. To, że pokazujesz swoje psy, to tak, to tutaj Kobi i Monte bardzo, to znamy. Notabene jeszcze tam będzie jeden element związany właśnie z Monte, twórczy, ale czemu ty tak nie pokazujesz siebie w social mediach? Wiesz co, tutaj walczą dwa wilki w moim sercu, bo z jednej strony ja jestem taki, że się lubię gdzieś tam pokazać, popisać, nie ukrywam, tak, lubię. Natomiast z drugiej strony zawsze myślę nad tą cienką granicą między pokazaniem się w formie szpanerstwa, a inspirowaniem kogoś. Czyli, ale to nie chodzi nawet o twoje życie, czy o majątek, o to, co masz, czy gdzie jesteś, ale to może chodzi o umiejętności, tak? No bo jak nagle, nie wiem, pokażesz, że potrafisz, no nie wiem, że potrafisz perfekcyjnie japoński, nie? To kogoś też może zirytować, że ty jesteś taki fajny, a on jest taki nadziejny, że nawet, nie wiem, polskiego nie umie do końca. I zawsze nie wiem, gdzie jest ta granica, no bo niby możesz pokazywać, że umiesz japoński, ale zawsze kogoś to może ci tam boleć. Znam koleżankę, która skasowała z Facebooka, czy zablokowała wszystkie koleżanki, które miały dzieci i pokazywały, bo ona chciała mieć dziecko, nie potrafiła zajść w ciążę wtedy. Teraz już ma dziecko, ale nie mogła na to patrzeć, tak? Teraz ktoś daje dziecko na Facebooka i myśli, że to jest nic złego, a inny zazdrości. Wiadomo, że też nie ma co patrzeć na ludzi, którzy zazdroszczą, natomiast no ja na przykład nie ukrywam, że miałem taki okres do września tamtego roku, że jak policzyłem, to miałem 40 wakacji lub mini wakacji w 40 miesięcy. Tak mi wyszło. Mini wakacje, czyli na przykład wylatuję w piątek, wracam w poniedziałek. Ale też były tygodniowe, jakieś wypady i tak dalej. Mówię o wszystkich takich zagranicznych gdzieś tam wypadach. No i to jest fajny wynik, ale z drugiej strony, gdybym ja to wszystko dawał na social media, to ludzie myśleliby, że jestem nocą na wakacjach i potem raz, żeby to w oczy, kolało? Kolało. Nie wiem, jak się to odmienia. No, w oczy by się wbijało. A dwa, że ludzie pomyśleliby może, że ci, którzy wiedzą, że ja robię biznes, że na tym polega biznes, że w sumie to nic nie robisz, nie? A tak nie jest. Więc nie chcę też fałszywego świadectwa jakby szerzyć. Teraz byłem też tydzień na wakacjach, nie dałem nic na Facebooka poza zdjęciem z książki z basenu, ale tam nie ma, nie wiadomo gdzie, co, jak, po prostu jest basen i tyle. Także zawsze mam wątpliwości, tak? Tak samo no. No można by pokazać parę elementów życia, które byłyby takie wow, że super, ale no zawsze staram się jakoś dozować i w sumie od dawna z podróży nie daję żadnych zdjęć. Czasem dam jakąś relację, jak coś jest fajnego, coś tam dam, ale to raczej jest takie spontaniczne. No bo na przykład ja uważam, że warto pokazywać i fajne sobie życia, i bogactwo. Znaczy nie mówię, że ja jestem jakiś super bogaty, tylko mówię, że w ogóle warto pokazać fajne rzeczy, dlatego że dużo osób nie wierzy, że to się da. I jak ja bym nie znał nikogo, kto jeździ jakimś fajnym samochodem, kto lata na Malediwy i tak dalej, to nie wiedziałbym, że to może być standard. Teraz miałem taki wywiad u mnie na kanale z Filipem Kowarskim, który podróżował w wielu różnych fajnych miejscach i jak nagle rozumie, że ktoś jedzie na pół roku do Stanów, na miesiąc do Meksyku, gdzieś tam na 3 tygodnie na Malediwy i tak dalej, to wie, że tak się da, że to jest dla niektórych normalne. A jak jesteś w swoim sosie z ludźmi ze swojej pracy, ze swojej szkoły, skądkolwiek, no to nie jest normalne, że ty sobie leci na Malediwy tak po prostu, tak? A jeszcze miałem tego kolegę, z którego też gdzieś tam gadałem z nim przy barze na drinku za granicą i on mówi, no fajnie, bo dzisiaj jak zainwestowałem tam w jakieś krypto i spłaciło mi to całe wakacje, to takie droższe wakacje, takie wakacje w cenie Fiata Pandy na przykład, nie? Więc jeżeli ktoś prawie w dzień tak zarobić, no to jest fajne, jest inspirujące. Z drugiej strony nie możesz komuś powiedzieć, że zarobisz na Fiata Pandę w dzień, no bo to w Polsce trochę nie wypada już aż tak lecieć. Ale, że się da, że możesz zarabiać wielokrotność średnich krajowych, uważam, że to powinno być normą, że się o tym mówi.
bo uważam, że zarabianie dużych pieniędzy jest łatwiejsze niż zarabianie małych pieniędzy. Bo jak chcesz zarabiać mało pieniędzy, to musisz wysiedzieć w kasie biedronce, jako górnik pod ziemią, czy jako ktoś, kto robi pracę taką, gdzie nie przeskoczysz pewnych pułapów zarobków, a jeżeli chcesz zarobić większą kasę, to musisz to robić już na jakimś patencie. Patent, czyli pracownik, patent, czyli strona, patent, czyli jakaś dźwignia, która pozwala ci zarabiać wtedy, kiedy ty jesteś na kiblu, mówiąc wprost, tak? I dopiero wtedy, kiedy będziesz taki level, że coś jest tą dźwignią, to zarabiasz więcej i to zarabianie łatwiejsze, bo masz wtedy pomocników, czy to wirtualnych, czy to takich fizycznych. I chciałbym, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo o ile ktoś boi się biznesu, nie lubi, nie chce, no to spoko, ja to szanuję i nie powinien nigdy robić biznesu, ale jest od groma ludzi, którzy są gdzieś pomiędzy. On by trochę chciał, ale trochę się boi, on by trochę chciał, ale trochę nie wie jak. On by trochę chciał, ale nie wie, czy w ogóle się da, bo nie widzi nawet wśród znajomych dowodów, więc wtedy warto pokazać, hej, możesz wylatywać co miesiąc na wakacje, jeżeli sobie to dobrze ustawić. Także no, staram się pokazywać tylko część. Są osoby, które pokazują wszystko i też to szanuję. Są osoby, tak jak Maciek, które nie pokazuje nic. Ludzie nie wiedzą, gdzie Maciek żyje, czym jeździ, jaką ma rodzinę. Raczej takie informacje nie są. Przemyca gdzieś tam wywiada, tylko wiem, że ma córki, tak? Ale... A nie ma córek, ma córkę. Córkę. No. Ale właśnie widzisz, to nie jest takie oczywiste, tak? Są takie osoby gdzieś tam widoczne w YouTubie, że doskonale wiesz, gdzie, co, jak. U Maćka tego nie widać, czasem gdzieś coś powie, no bo nie wiem, sprzedajemy bajki dla dzieci, no to siłą rzeczy gdzieś tam coś może powiedzieć o córce na przykład, ale nie wiadomo w jakim wieku, czy tak. To jest dwuletnia, czy dwunastoletnia. Ludzie tego nie wiedzą, Maciek się tym nie chwali i to jest fajne. Więc i to mega szanuję u Maćka. Ja jestem, no myślę, że bardzo, dużo bardziej ekstrawertyczny i dużo bardziej, nazwijmy to taki popisowy, ale no w tej skali jeszcze można dużo dalej pójść. I każda z tych stron jest dobra, tylko najgorzej jak są te instagramowe modelki, czy ci modele instagramowi, że oni tylko pokażą klatę, tyłek i że palma jest fajnie. A co innego, jak ktoś mówi, hej, latam na wakacje tanio, no bo znajduję bilety za 100-200 zł i sobie tam gdzieś na patencie biorę nostek. Okej, czy ktoś, kto nie ma kasy, wie, że można zrobić w cenie w sumie weekendu w Zakopanem, tak? Jak dobrze pokombinuję. Albo hej, jak myślisz o napisaniu książki, to w sumie walto, nie pisz książki, bo to jest trudne, napisz kilkadziesiąt artykułów. Tak? My tu mamy 138 technik, no to mamy, i jak dajesz jakieś konkretne rzeczy, tak? A nie, że jestem autorem książki, super, fajnie, tylko po prostu dajesz jakieś konkretne rzeczy, które za tym też idą, no to jest fajnie, że pokazujesz coś od środka i pokazujesz, że się da. Na przykład teraz byłem na wakacjach z biurem podróży, bo tak było wygodniej i to było przepłacone, to było w weekend majowy, więc też chodziło o urlop mojej Karoliny, więc też patrzyliśmy na te dni urlopowe i tam nie było się czym chwalić. W sensie, gdybym ja to wyhaczył na super patencie, to może bym się pochwalił, bo to dla sobie wartość. W sensie, okej, okay, ja mu mogę zazdrościć trochę, że on jest w jakimś fajnym, egzotycznym miejscu, ale on w sumie pokazał, że mogę to mieć za połowę regularnej ceny, to ja w sumie jak pozbieram, no to 4-osobową rodziną będzie mnie to stać nawet polecieć, jeżeli pozbieram cały rok, mogę być tydzień w super miejscu zamiast tydzień nad Bałtykiem, nie? Więc raczej uważam, że szpanerstwo tak, ale z how to. Jak dojść do tego szpanerstwa wtedy, to myślę, że jest spoko, przynajmniej według mnie. Czyli z pokryciem trzeba udowodnić właśnie, tak. Jak do czegoś można dojść. Okej, okay, no ale tak czy inaczej, jak coś pokazujemy w internecie, czy nawet wy, jak przecież macie duży kanał, to w tych komentarzach pojawia się hejt, bo to jest nieodłączny element, no powiedzmy, sławy. Jak sobie radzić z hejtem w takim układzie? To jest bardzo proste akurat, bo teraz hejtu właśnie w ogóle nie widzę. Bardzo mało. Naprawdę stara się gdzieś mnie zobaczyć, ale bardzo mało. Fajnie to widać, mieliśmy teraz dwa filmy, które miały ponad milion wyświetleń. Jeden na YouTube skasował, drugi dalej jeszcze jest. I fajnie widać, im większa masa ludzi, tym więcej hejtu jest, bo są ludzie z przypadku. Wcześniej wchodzą ludzie subskrybenci, potem ludzie, którzy oglądają kanały biznesowe, im się to pojawi. Potem są jeszcze jacyś ludzie, którzy dostają linka od znajomych, czyli to są znajomi, którzy coś kumają, więc to są też ludzie tacy ukierunkowani na taką treść. A potem są ludzie z przypadku, którzy gdzieś tam się wyświetli, bo film się sam promuje. I widać tego hejtu więcej, natomiast my mamy proste patenty. Patent numer jeden. Nie moderuj komentarzy u siebie na social mediach, czyli my mamy od tego osobę w firmie, która po prostu wchodzi regularnie na komentarze i czyści je. Czyści, czyli daje shadow bany. To jest piękna rzecz na YouTubie, czyli klikasz sobie na takiego delikwenta, który pisze ci masę przekleństw, dajesz takie trzy kropeczki obok jego komentarza i dajesz
ukryj użytkownika na kanale. To jest piękna funkcja, bo jeżeli to zrobimy dzisiaj, nie wiem, jaki mam miesiąc, maj, w maju 2021 roku, to ten gość będzie pisał sobie na przykład kolejne miesiące i nikt go nie zobaczy. On tylko będzie widział ten komentarz, on nie ma komunikatu, czy jest zablokowany, że coś nie gra. On widzi, ale nie widzi żadnej reakcji, żadnego lajka. I ten chęć się nagle, odbija echem po tym internecie, nic nie widać go. Jestem przekonany, że my daliśmy shadowbana ze 2 lata temu komuś i ten ktoś dzisiaj pluje w klawiaturę, dalej pisze i go nikt nie widzi. Więc jeżeli masz 2 filtry w postaci, jeden to jest osoba, która to robi, a 2 ten shadowban, to nagle się okazuje, że ci tacy najbardziej wytrwali hejterzy, oni są widoczni. I na YouTubie przynajmniej, na Instagramie i Facebooku działa to trochę inaczej, bo tam możesz jednorazowo kogoś ukryć, a nie możesz stale. Czyli jak ktoś ci będzie pisał każdego dnia trzeba by go ukryć. No i też zawsze jest to pytanie, które brzmi, no dobrze, ale kiedy należy kogoś usunąć, a kiedy nie? No bo my też nie lubimy cenzury, uważamy, że wolność słowa powinna obowiązywać, no ale trzeba też wiedzieć o tym, że film na YouTubie, czy twój post na Facebooku nie różni się niczym od obrazu. Czyli jak masz galerię sztuki i masz masę pięknych obrazów, to tam nie ma tak, że ludzie wchodzą z karteczkami samoprzecznymi i piszą, no trudno, druga sprzeknę, ale nie ma tak, chujowe, nie polecam, nie? Jakiś oszołom to namalował. No nie ma tak. To jest galeria sztuki, to każdy sobie wyrabia opinię. Oczywiście można wyłączyć komentarze, ale ludzie tego nie lubią, a w dodatku komentarze też budują zasięgi, tak? Więc jakby wiadomo, że to też musi być marketingowo spięte. Więc jeżeli my jesteśmy właścicielem naszego kanału, to że YouTube teoretycznie jest, ale my jakby nim zarządzamy, to możemy ustalić swoje zasady. Zasady u nas są proste. Jeżeli ktoś ci tego nie powie przy niedzielnym obiadku w 4 oczy, nie powiedziałby ci, to kasujemy. Czyli jak ktoś ci pisze, no Olga, fajny kanał, nie, ale te szpilki różowe, pomyśl nad tym, bo różowy się kojarzy dziewczęcy. To jest spoko, to bym ci mógł powiedzieć to przy tym, nie, przy tym. A jak ktoś ci powie, ty głupia blondyno, czemu się pchasz na YouTube'a, jak ty nic kurczę nie osiągnęłaś, nie? To co, to tancereczką możesz być. No to takie coś od razu, hejt i kasujemy. Więc to jest taka zdrowa zasada, bo obelgi i coś, czego człowiek nie potrafi powiedzieć w 4 oczy, nic nie wnosi. Bo to jest takie obgadywanie za plecami kogoś. Więc takie rzeczy kasujemy, więc myśleliśmy, jaki dać filtr na to i filtrem jest ta sytuacja przy niedzielnym obiadku. Wyobrażamy sobie tego hejtera, który mówi ci to w 4 oczy i zastanawiam się, czy to przejdzie. Jasne, czasem jest tak, że ktoś powie trochę coś ostrzej i nie powiedziałby tego w 4 oczy, ale to nawet ma sens, w sensie, no dobra, przepuszczamy go, bo bierzemy poprawkę na to, że jednak jest internet, trochę łatwiej się to mówi. A wchodzisz w dyskusję, patrzyłam specjalnie, czy wchodzisz. Zdarza mi się czasem, no. Albo to wynika z mojej głupoty, bo to nie ma sensu. W sensie czasem mi się zdarza, ale też już robię tak ostro. W sensie wbijam i tam już nie ma pitolenia, tylko od razu jest pojazd po tej osobie. Bo jeżeli ktoś nas oczernia, wymyśla jakieś fakty, które nie istnieją. Ostatnio YouTube skasował film. I parę osób nas posądzało o to, że celowo sami kasujemy sobie filmy, żeby potem je dać za maila dostępne. Co jest bzdurą, tak? I to jest oszustwem i no nie będziemy... A z drugiej strony, jak kasujemy komentarz, to wtedy ktoś mówi, aha, kasujemy niewygodne komentarze, bo ktoś rozkminił, że oni tacy są podstępni, że sami sobie kasują filmy. Więc czasem już trzeba, znaczy trzeba, nie trzeba, bo mamy na tyle dużo markę, że to nas w sumie ani ziemi, ani grzeje, ale ja już jak czasem mam dobre flow, to tam komuś napiszę co i jak. Albo ktoś na przykład stwierdził, że co to było takiego śmiesznego, aha, że Trader21, nasz taki gość, który był kilka razy, jest bardzo rozpoznawalny, bardzo mądry gość, Czarek, pozdrawiam, to, że on niby taki inwestor, a zarabia na książce. No więc odpisałem, że, nie wiem, kiedy dałem przykład, ale chyba, o, Lewandowski. Robert Lewandowski, niby taki super piłkarz, a zarabia na batonikach, koszulkach, szamponach, telefonach i tak dalej, nie? Ludzie nie rozumieją. Ja napisałem potem, żeby ta dziewczyna była, że nie mierzyła ludzi swoją miarą, niektórzy są bardziej ambitni i tyle. Bo faktycznie, no, jeżeli ktoś coś osiąga, no to jak jest mały na karku, to wykorzystuje swoje 5 minut i zarabia na wielu rzeczach, tak? Dlatego my będziemy zarabiać na wegańskim portfelu, bo możemy. I to nie jest tak, że musimy, ale możemy. I to jest ten komfort. Tak samo Lewandowski może zarabiać na batonikach, a nie musi. No, więc jak ktoś zna swoją wartość, tak jak zna Lewandowski swoją wartość, tak jak my znamy swoją wartość, to myślę, że osoby, które sobie mają radzić z hejtem, też powinny. Czyli znaleźć tą osobę, dawać shadowbany i się nie przejmować. Hejtów na żywo nie ma. Hejtów na żywo nie istnieją. Nie ma ludzi, którzy wchodzą na ulicy i powiedzą, ty debilu. No chyba, że robisz taką bardzo kontrowersyjną treść. Jak nie robisz takiej treści, to hejtu na żywo nie ma, a w internecie możesz to sobie przefiltrować.
Bo moja marka osobista tak tego nadmiennie, że ona zrobiona totalnie hobbystycznie. Ja sobie to robię każdego. Mhm. Ja poświęcam 45 minut tygodniowo na mój kanał. No. Co też jest, jak ktoś tworzy YouTube'a, to może to jest jakaś wskazówka, że naprawdę, i to nie jest tak, że ja się wybijam na plecach naszego kanału Ekspert Bentleyu, bo owszem, trochę osób tam przyszło po wywiadzie, ale tak to kilkanaście tysięcy zrobiłem tak samodzielnie, bo ludzie często dają codziennie treść, która się nudzi, ludzie nie mogą tego przeoglądać, bo tego jest za dużo, a ja po prostu nagrywam przy okazji, daję tylko ładną, też ładną, taką jakąś tam klikalną miniaturkę robi Artur i tyle. I czasem warto robić po prostu, niż myśleć miliard godzin, jak to ma być zrobione. U mnie mikrofon się pojawił dopiero ostatnio, bo z GoPro nagrywałem i to słabo było słychać, ale i tak często było tak, że widziałem, wchodzę po jakichś godzinach na film, patrzę 100 łapek w górę, zero w dół, mówię, no kurczę, zepsuło się. Więc jeżeli nie masz super sprzętu, nawet mikrofonu nie masz, no tutaj mam fajnie dwie kamery i to tutaj widzę 4K, tutaj Nikon. No, słyszałem, ile daliście za aparat, także kosztuje to, ale nie trzeba mieć takiego sprzętu, żeby robić, tak? A można zrobić sobie kanał totalnie hobbystycznie, tylko trzeba wyrobić w miarę mądrze, czyli myśleć nad tematami, żeby one były fajne. Ja z reguły serio pod prysznicem myślę nad tematami. Albo na kiblu. Albo na kiblu, zapisuję sobie wtedy, jak na kiblu jest lepiej, można zapisać sobie na zadkach. I tyle. Więc bez spiny też można robić, nie? I ja to robię totalnie hobbystycznie, nie potrzebujemy tego, bo mamy swoją grupę odbiorców, to robię dodatkowo, bo zawsze ja mogę dotrzeć do innych osób. Jednego denerwuję, innego inspiruję i Maciek ma podobnie. Jednego denerwuje, innego inspiruje i to jest w porządku. Jakim branżom dajesz przyszłość jeszcze? Jest wiele takich branży. No e-commerce to jest, chyba każdy mówi, że to się bardzo rozwija. Rafał Brzoska na czele wysyła paczki, paczkomaty pękają w szwach. Jestem ciekaw, jak będzie branża informacyjna. My sprzedajemy wiedzę i nie wiem, na przykład to jest przestarzały format. Ludzie słuchają audiobooków i czytają e-booki, a mimo to mamy bardzo dobre wyniki sprzedażowe. No ta książka fizyczna, nie wiem ile teraz jest, ale myślę, że w 2 tygodnie z 1600 sztuk sprzedaliśmy, więc bardzo dużo, jak na to, że nie mamy promocji jeszcze specjalnej jakiejś, więc no dobra książka, to wiadomo, że się sprzedaje. Natomiast nie dlatego mamy... też tak robimy sami, żeby nie było, bo wiesz. No tak, no, oczywiście. My też mamy swoje księgarnie. No tak, więc trzeba. Natomiast nie wiem jak będzie jak ta branża. Myślę, że 5-10 lat tak, ale potem zobaczymy. Może będzie już taka umiejętność segregacji wiedzy w internecie, że Google nie będzie taki losowy, tylko to będzie jakoś segregowało, układało, zobaczymy. Niestety branża taka estetyczna. Ludzie widzę, że bardzo stawiają na... Czyli medycyna estetyczna. Tak. W sensie bardzo stawiają na zdrowie, ale jednocześnie na wygląd. Czasem mogą być niezdrowi, a mieć wygląd. Więc tutaj ta branża mega kwitnie. Mam trochę znajomych, którzy się tym zajmują i widzę, że tam kolejki są grube. I widzę, że mężczyźni już nawet sobie tam robią różne rzeczy, także to jest zastanawiające. Ta branża na pewno. Wszystkie eko, bio, wege, jak najbardziej, to się mega rozwija. No, jak się, bo ja jestem na diecie wegetariańskiej od, nie wiem, 10 lat, a od prawie 3 na diecie wegańskiej. I kiedy zacząłem jeść roślinnie, to miałem bardzo mały wybór niektórych produktów. Teraz na każdym Orlenie masz hot dogi wegańskie, w Żabkach są jakieś wegery, jakieś takie burgery wegańskie. Są takie puddingi czekoladowe, wegańskie, jakieś ogórciki wegańskie. Tego nie było jeszcze 2 lata temu. To teraz jest w Biedronce, w Lidlu. Byłem teraz w hotelu, gdzie było all inclusive i tam normalnie były burgery z Beyond Meat. To jest takie tak, amerykańskie. Tak, amerykańska firma, która robi takie najbardziej podobne do mięsa odpowiedniki, że ktoś to je, nawet nie wie, że to jest, nie jest mięso. I to już było normalnie w hotelu dla gości. Także ta branża eko będzie się bardzo rozwijać. Teraz też będziemy wprowadzać jeden produkt spożywczy i też dbamy o to, żeby tam były wszystkie certyfikaty właśnie takie eko. Dlatego będziemy płacić za ten produkt 50% więcej, niż gdyby nie miało tego. No ale wolimy dać klientowi coś, w co wierzymy i coś, co jest lepsze, niż coś, co jest po najniższej linii oporu, tylko żeby dać swoją metkę i swoje brand i powiedzieć kupcie, bo to jest fajne, bo to nie w naszym stylu. No, to samo też te portfele robimy, tak? One są dlatego z odpadu, z tych liści ananasa, żeby po prostu pokazywać też, manifestować swoje wartości i przekonania. I myślę, że wiele osób to też będzie chciało robić przez posiadanie takiego portfela. Okej. Okay. No więc e-commerce, tak? Cały czas się obracamy wokół e-commerce'u. To wtedy jak wygrać? Wiemy, że nie ceną. Mm.
Że się nie wygrywa ceną. Nie, też można, ale znaczy dużo jest takich firm, które leci ceną i robi duże wolumeny. To też się da, to nie jest tak, że nie, ale no nie lubię. Dużo o tym w książce pisaliśmy na kilka sposobów. My do książek dokładamy mapę myśli i wideoomówienie, czyli jak sprzedajemy książkę, którą ktoś już ma, no to my dokładamy dodatkową wartość, żeby nie rywalizować ceną, dlatego mamy cenę z okładki. A rynek książki jest taki dosyć szmaciarski, czyli wychodzi premiera i książka kosztuje 39 zł, mija parę tygodni czy parę miesięcy i książka kosztuje na Allegro 22 zł na przykład. To my sprzedajemy dalej za 39 i mówimy, chcesz na 22, kup sobie gdzie indziej, ale u nas masz do tego takie wideoomówienie i mapę myśli z rozdziałami, żeby sobie lepiej przyswoić. Zatem jak ktoś chce lepiej przyswoić, to dopłaci te 17 zł, bo będzie w tym wartość. I ja sam tak zrobię, żebym dopłacił do czegoś, co mi pozwoli lepiej tą książkę eksplorować, że tak powiem. Także warto walczyć lepszą jakością, lepszym designem, funkcjonalnością, ekologicznością, czymkolwiek, co cię wyróżni. Tak samo no, w portfelach montujemy taką wkładkę, która nie pozwala czytywać kart płatniczych. Owszem, karty pójdą do lamusa niedługo, no ale póki one są, no to fajnie mieć taką wkładkę, żeby też zawsze mieć jeden wyróżnik więcej, że jest takie coś, a ktoś inny tego nie ma. Także ja bym zawsze szedł w to, żeby jak najlepiej klienta obsłużyć, dać mu jak najwięcej, wtedy on też będzie gotowy zapłacić. I lepiej często, nie zawsze, nie w każdej branży, często mieć lepiej mniej klientów, ale takich, którzy płacą po prostu więcej. Dlatego nasze książki są drogie, znaczy drogie, one są bardzo tanie, ale dużo kosztują. No bo znowu, jeżeli 100 tysięcy to jest dużo pieniędzy, ale nowe Porsche scalone za 100 tysięcy byłoby bardzo tanie. I to jest podobnie, 69 zł za książkę to jest dużo, ale za taką książkę, gdzie mamy tu 535 stron i tonę wiedzy, 200 przykładów i tak dalej, to wiemy, że jak ktoś zapłaci za jedną technikę 50 groszy, no to jest super tanio. Jak jedna chociaż technika z tej książki im pomoże, no to wiemy, że biznes mu pójdzie do góry i odrobi sobie to. Natomiast 69 zł za szmatławca, jakaś beletrystykę, która nie jest nawet dobrze napisana, no to jest drogo. Więc my stwierdzamy, że ok, skoro ustaliliśmy cenę 69, lubimy liczbę 69 w firmie, każdy lubi, także stwierdziliśmy, dajmy 69, ale musi być to grube, czyli daliśmy sobie odgórne założenie, że 400 stron to jest minimum, jeżeli chodzi o to, żeby książkę pompować, tylko właśnie, że jeżeli ja wiem, że ja merytorycznie nie zrobię książki sam na 400 stron, bo ani nie mam tyle czasu, ani nie jestem taki dobry w niektórych kwestiach, żeby to opisywać, no to robimy ją na pół z Karolem i wtedy wiemy, że to jest kwintesencja, tak? Jeżeli chcemy zrobić coś o inwestowaniu, no to bierzemy kilku ekspertów, żeby każdy napisał, wtedy też limit stron nie ma znaczenia. Także tak samo teraz też chciałem tego nawiązać, tworzymy bajki dla dzieci. No i miałem taką sytuację, że w ten sposób nieco nielegalny przetransportowałem psa mojego z Czarnej Góry do Polski, stąd jego imię Monta od Montenegro. No i minęły 2 lata od tego czasu i siedzę sobie z drinkiem na kanapie, patrzę na psa i myślę, że to jest zajebista historia. Tam jest wiele morału, bo tam nie będę spoilerował, bo ta historia nie wiąże się tylko z tym przewiezieniem tego psa, ale jeszcze z tym, co się działo później. No i stwierdziłem, że można by zrobić bajkę dla dzieci, ale na faktach. Zacząłem googlować w polskim internecie zagranicznym i nie ma czegoś takiego jak bajka na faktach. To znaczy, okazuje się, że definicja bajki nie wyklucza tego, żeby to było na faktach, ale to były jakieś powieści i nie ma takiego gatunku. I siedzę z tym drinkiem z whisky i patrzę na Montego i mówię, no to tworzymy nowy gatunek literacki, bajka na faktach. To też jest może jakaś wskazówka, że bardzo ważne jest to, aby wierzyć w siebie. W sensie lepiej być bardziej w stronę Amerykanów, czyli trochę nad wyraz pewnym siebie, niż trochę zbyt mało pewnym siebie, według mnie przynajmniej. Okej, jeżeli jesteś skoczkiem spadochronowym, to może lepiej mniej, ale w biznesie raczej krok do przodu. No i tworzymy bajkę. I tam też bajka powinna być cienka w miarę, też cienka, no nie może być za gruba. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo teraz jeszcze idzie do składu, jeszcze tam parę poprawek robimy, do składu idzie w poniedziałek. No to myślę, że tam wyjdzie 160 stron może i też robimy twardą oprawę. Oprawa będzie taka ładniejsza, trochę tam jakieś zdobienia. Chcemy, żeby to było jakościowe, ciekawe, fajne. No i stwierdziliśmy, że to jest, że okej, bajka na faktach brzmi spoko. Czyli moglibyśmy na tym spocząć i znowu zostawić wartość w postaci tylko tego, że to jest na faktach, ale dołożyliśmy do tego jeszcze to, że robimy Instagrama Montemu i tam będzie Karolina wrzucała filmy z nim, zdjęcia i do tego jakieś mądre hasła dla dzieci, dorosłych, już to będzie ogólny profil,
Czyli to będzie jedyna bajka na świecie, gdzie będzie można żywego bohatera śledzić jego losy dalej w internecie. Takiego czegoś nie ma, tak? U nas to będzie, więc myślę, że ty się pytałaś o e-commerce, tak? Ja wróciłem trochę do tematu tej wartości, ale no warto dawać dużo więcej niż klient oczekuje. Co też na przykład w tej książce też tak jest, bo tutaj naprawdę nie ma 138 technik, bo to jest kłamstwo na okładce, ale to dlaczego kłamstwo, to wychodzi w treści książki, ale takie pozytywne kłamstwo. Także ja myślę, że nieważne, czy robisz e-commerce, czy robisz coś innego, nawet trochę mniej skalowalnego, jeżeli będziesz to robił inaczej niż reszta, no to dawałem ten przykład u mnie na YouTubie. No, jak jem roślinnie, no to chciałbym zjeść pizzę czasem. A pizza roślinna oznacza tyle, że masz pizzę wegetariańską z serem wegańskim. Cała filozofia. Czyli jeżeli masz pizzerię i chciałbyś sprostać moim wymaganiom, to przychodzisz jako szef do restauracji i mówisz tak. Wysłałem maila do grafika, żeby tutaj dołożył nam dwie opcje wegańskie, czy trzy, czyli papryka, pieczarki, bla, 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 bla. I zamiast seria mozzarella, ser wegański. No i mówisz do kucharza, będziesz robił taką pizzę, tu masz recepturę, znaczy tu masz listę składników, do ziomeczka, który dowozi pizzę, jedź do makro, kup ser i tyle. Masz w jeden dzień zrobione menu wegańskie, nam grafik, wyślę projekt, wydrukujesz nowe menu, tyle. Na stronę się wrzuci. I w jeden dzień masz całą rewolucję zrobioną. Na ile jest tych pizzerii w Katowicach, które oferują? Pizzerii w Katowicach jest kilka. Dwie chyba. Kilkadziesiąt, teraz już jest trzecia. Trzecia, no. No więc ja się pytam, ktoś ma biznes, każdego dnia ten biznes robi. No i jeżeli już się mówi o tym, że wśród młodych ludzi chyba nawet 20% osób je wegańsko lub wegetariańsko, ogólnie jest to 80% w ogóle, a najwięcej młodych ludzi zamawia na pizzę, to oni, no licząc tak bardzo realnie, z kilkunastu procent rynku rezygnują, dlatego że ktoś nie wszedł jeden dzień do tej pizzerii i nie zrobił takiego czegoś, co jest w ogóle szokujące. Więc nawet w takim prostym biznesie jak pizzeria da się, nie? Tylko, więc i to jest, no i można znowu rywalizować sobie z nimi dwie sny jedne i tak dalej, ale po co, skoro można zobaczyć, czego ludzie potrzebują, do kogo nie trafiamy na przykład, nie? Więc myślę, że branża, o którą pytasz, jest istotna. Wiadomo, internet, ja zawsze zachęcam, rób internet, skalowalne rzeczy. Marka osobista też jest fajna, bo marka osobista, ludzie kupują od siebie, bo ci lubią często, tak? Natomiast nie ma rzeczy, czy chcesz się pokazywać, czy nie chcesz, czy to jest e-commerce, czy jednak coś bardziej stacjonarnego, czy hurtowego. Jednak ta jakość, to wyjście trochę przed szereg, trochę szukania w innych branżach, czego brakuje, to jest to, co ci pomoże nie tylko przetrwać, ale być często w topie. Super. To teraz pytanie, które... Mam do ciebie właściwie dwa pytania. Boję się, masz taką postępną minę. Już widzę, że jest postęp. Jest podstęp, no. Ale czekaj, jeszcze nim przejdziemy. To jest, jak zaprogramować się na bogactwo i czym dla ciebie bogactwo jest? Boże, zaprogramować się na bogactwo. Tak. No. Jak to ty rozumiesz, wiesz, czym dla ciebie bogactwo jest? To pytanie jest takie trochę oszołomskie. Wiem. bo, znaczy, ale jednocześnie ma duży sens. Bo nie wiem, dlatego że wydaje mi się, że ja zawsze byłem tak zaprogramowany. Ja nie rozumiałem czegoś takiego, jako dziecko, że będę na przykład widział jakiś super samochód i że będę w głowie, nie, to nie dla mnie, tego nigdy nie będę mieć. Nie miałem nigdy czegoś takiego w głowie. Zawsze było tak, okej, okay, no to chciałbym mieć Porsche, no to zapisuję, nie? Potem chciałbym mieć Bentleya, no to zapisuję. Chciałbym mieć coś tam, zapisuję. No. Potem miałem dużo problem mentalny z tym, żeby kupić coś, co nie jest potrzebne. W sensie, jak kupowaliśmy Bentleya, że żona kupowała, przepraszam, no to było tak, że on będzie na śluby, on będzie wykorzystywany komercyjnie, potem padł pomysł programu, no to w ogóle zaczął zarabiać na siebie mega, tak? Ale to było tak, fajna zachcianka, będę chciał nim pojeździć, a on mnie zarabiał, spłaci się i ten biznes model jakby tutaj był bardzo prosty, taka prosta usługa, ale to się bez problemu spinało. Ale zawsze miałem problem, żeby kupić zabawkę jakąś taką droższą dużo. Potem już się nauczyłem, nie ma z tym problemu, natomiast ogólnie ja mam problem z tym, że właśnie, że nie rozumiem tych ludzi, którzy mówią, a pójdę do tej pracy, odbędę, będę miał te trzy koła i w sumie wakacje raz na trzy lata też są spoko. Bo na mnie nie są spoko. Więc ja chyba zawsze byłem tak zaprogramowany. To jest może krzywdzące, ale po prostu ja tego nie rozumiem. Ja wiem, że każdy się rodzi się inny, a się urodziłem taki. I wiesz, tak jak nie rozumiem, jak to nie mieć ręki. Narodziłem się z dwoma. No. Tak samo nie rozumiem, jak ktoś nie chce na parę tego przodu cisnąć. A z drugiej strony,
No ktoś może nie rozumieć, dlaczego ja nie maluję obrazów, bo ktoś po prostu chce cały dnia mi malować obrazy. Poznałem w ogóle fajną malarkę z Bielska, ma swoją galerię. Ania, pozdrawiam. No i ona sobie maluje obrazy. No fajnie, na tym zarabia. Natomiast no ona pewnie nie rozumie, dlaczego ja tych obrazów nie maluję. Tak samo ja nie rozumiem, jak ktoś może nie mieć parcia na kasę. Bo zawsze tak miałem. Fakt faktem, że nie urodziłem się w bogatej rodzinie, ale nie urodziłem się w biednej. Czyli mama miała z babcią jakieś hurtownie kosmetyczek. Nawet obsługiwała Rossmana swego czasu. Były wtedy takie lepsze czasy. Potem tam ta firma jej nie poszło. Mama poszła na etat jako dyrektorka takiej firmy finansowej. Finansowo-księgowej. Tata był fotografem, z kolei potem przyszły takie czasy, kiedy weszły komputery, cyfryzacja i on już na to nie nadążył, więc potem też nie szło mu. Potem tata gdzieś poszedł w odstawkę, zostaliśmy z bratem, z mamą, więc w pewnym momencie żyliśmy tylko jakby z jej pensji, ona zawsze jakieś tam dodatkowe fuchy brała, ale nigdy nam nie pokazała, że mi na przykład brakowało. Zawsze było ok. Nie było tak, że po prostu szastany hajsem i na wszystko stać, ale na wszystko było generalnie. No ale ja zawsze miałem takie coś, że okej, no tutaj sobie radzę, jest w porządku. Też może łatwiej się mówić z perspektywy Katowic, dużego miasta. No może jakbym widział, że moi sąsiedzi wszyscy orą pole, też bym orał pole, tak? Orzą pole, pole, nie wiem jak się mówi. Orają, robią coś na polu. Albo na kopalni mogłeś robić. Albo na kopalni, a, no, albo mając kolegów, że mam trochę kolegów, którzy robią na kopalni. Natomiast no, dla mnie jest naturalne są rzeczy, że chcesz mieć jak najlepiej. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że nie wiem, moja Karolina ma ochotę na sushi, a ja kalkuluję to, czy ja mam, czy nie mam. Wiem coś o tym, że wiem coś o tym, bo kupowałem jej sushi, jak byłem bankrutem, tak? I liczyłem te pieniądze. I to jest niefajne. Albo szedłem kupić bułkę i nie było na. Dosłownie, no, miałem 17 zł, no to trzeba było coś kupić do jedzenia na 17 zł. I wiem, jak to jest. No, nie wyobrażam sobie stanu permanentnego takiego. Totalnie rozumiem, jak ktoś ma, ok, to teraz rok, dwa, trzy, pięć lat zaciskam pasa, bo mam jakiś tam cel. Ale nie rozumiem, jak można nie mieć tego parcia. No ale to też nie jest złe, jak ktoś nie ma. Tylko ja tego nie rozumiem. Więc nie wiem, jak się programuje, po prostu u mnie to jest naturalne. Natomiast wiem być może, jak się zaprogramować. Bo jeżeli bym tak nie miał, to pewnie będąc wśród osób, które myślą w taki sposób, czyli idąc do klubu przedsiębiorczości, biorąc sobie mózg naszym kanałem, innymi kanałami, twoim kanałem, to myślę, że można zacząć myśleć w taki sposób. No bo skoro można uwierzyć w to, o teraz dobra, muszę już tak pojechać swoimi tekstami, ale skoro można uwierzyć w to, że jak ktoś kopie psa na ulicy, to jest z wyrolem, a jak ktoś zabija świnie w męczarniach, to jest spoko i można ją zjeść. Jak ktoś może w to uwierzyć, to znaczy, że może uwierzyć też w to, że będzie milionerem, tak? Więc to, jak my jesteśmy bardzo łatwo manipulowalni i jeżeli możemy uwierzyć w złe rzeczy, typu zabijanie zwierząt jest spoko, to możemy też uwierzyć w dobre rzeczy, typu zarabianie milionów jest spoko, jest łatwe. Więc jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nie ma tak w środku takiego napędu, to niech pójdzie do ludzi, którzy napędzają. I ja tak mam trochę z Maćkiem, bo Maciek ma umysł miliardera, ja mam milionera, więc ja dążę do niego. Oczywiście Maciek nie jest miliarderem jeszcze, natomiast ja często muszę gonić trochę za jego ambicjami i to jest super. Mimo, że uważam się za ambitnego człowieka, to jednak widzę, że Wieczorek jest bardziej ambitny od Bizanca i po prostu lecimy. Więc znać kogoś, kto biegnie szybciej od ciebie i biegnie za nim. Super. Ładnie powiedziałem. Bardzo ładnie. No słuchaj, ty się tak Kasper rozkręcasz, wiesz, to coraz bardziej w naszym wywiadzie. Ale, a drugie pytanie, właściwie może nie pytanie, ale na kanale twoim Smart Life bardzo często, a właściwie przy każdym odcinku kończysz Hakuna Matata. Tak. I zasłaniasz ekran. Skąd ta Hakuna Matata? Wiesz co, to jest motyw z Króla Lwa. Znaczy to wiem, ale tak, wiesz skąd. To jest pozytywne. Po prostu, zresztą teraz będę na wakacjach, miałem koszulkę taką. Tak. To wszyscy mi tam w hotelu zaczepiali i zbierali piątki Hakuna Matata i w ogóle się cieszyli. Więc no ja lubię dawać pozytywny przekaz. Nawet jeżeli to jest jakieś takie puste hasło, niewnoszące, tak? To jak no jesteś zwycięzcą, ludzie sobie gdzieś tam mówią, to ja uważam, że im więcej uśmiechu w życiu, im więcej pozytywnych takich emocji, im więcej pozytywnych haseł, chwalenia ludzi, doceniania ludzi, tym świat jest lepszy dookoła. Więc im mniej krytyki, chyba że takiej właśnie przy niedzielnym obiadku, tak? Czyli ja powiem komuś w cztery oczy, hej, to, że tam zabijasz delfiny, to jest złe. No to jest spoko, to tak można powiedzieć. Nawet jak powiesz, że jesteś taki, a nie jaki, bo zabierasz delfiny, to też jest spoko, bo coś mógłby tak powiedzieć. Więc im więcej, ale jednak mimo wszystko, im więcej pozytywnych rzeczy, czyli chwalenia przy tym obiadku,
tym lepiej, więc ja uważam, że warto rzucać ludziom coś pozytywnego. Czasem właśnie z tym kanałem, to już nawet nie chodzi o mój kanał, ale widzę, że w ogóle od twórców, często ludzie piszą pod, w komentarzach, że ten film mi poprawił dzień, o super, coś tam, lubię te twoje 10-minutówki i tak dalej. I to czasem nawet się dziwię, w moim przypadku się dziwię, jak to takie ciekawe osoby, na przykład mamy taką prawniczkę, która u nas była w ekspercie Bentleyu, Ania Kubala. To ona też mi często pisze fajne rzeczy po filmie i ja myślę sobie, kurczę, fajna, dojrzała babka, prawniczka, tak? Ma pokonane życie i mówię, że ona znajduje czas we wtorek o 20, żeby puścić tego Smart Life'a mojego, nie? To jest takie miłe. I ona mi coś powie miłego, mnie to w ogóle motywuje, ale ja robię treść, która dociera do niej i to jest fajne. I na końcu tych moich wypowiedzi powiem Hakuna Matata, to jest takie pozytywne i uważam, że warto rzucać pozytywne rzeczy w eter. No to a propos tej Hakuny Mataty, to wiem, że twoja żona bardzo lubi tańczyć. Ale wiem, że ty też lubisz i mam dla ciebie pewne zadanie. Ojej, boję się, no. Także my tutaj będziemy przymeblowywać i wracamy za chwilę. Boże. Timon i Pumba. Hakuna Matata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.